panie trenerze, słyszałem, że Rajmon Domenek przed wielkimi turniejami ma problemy ze snem. A jak jest u pana? Może pan na razie spokojnie spać? To znaczy tak, na razie bardzo dobrze się czuję. Oczywiście, że tutaj z każdym dniem myślę, że ta koncentracja nasza będzie wzrastała. Troszeczkę nerwowości na pewno też będzie, ale no, przygotowujemy się do tej konfrontacji, która nas czeka podczas turnieju eliminacyjnego. Mówi się, że ten rocznik 9-7 to jest taka najlepsza generacja piłkarzy w zasadzie od tego obecnego olimpijskiego Marcina Dorny, czyli 9-2. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? To znaczy zgodzę się z tym, że jest w tym zespole wielu zawodników bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. Jest to zespół, który potrafi grać bardzo dobrze w ofensywie, co w polskich realiach no, różnie się zdarzało po prostu. Ten zespół potrafi narzucać swój styl gry, potrafi grać kombinacyjnie, potrafi strzelać bramki i to nas bardzo cieszy. A Dawid Kownacki to jest lider tego zespołu? Myślę, że Dawid, można go nazwać jednym z liderów. W ostatnim czasie widzimy, że bardzo dobrze występuje na boiskach ekstraklasy. Naprawdę potrafi zrobić różnicę. Tutaj nie ma co się zachwystywać na razie tym, co Dawid pokazał, ale na pewno potencjał ma bardzo duży i bardzo liczymy na tego zawodnika. A może pan się bardziej cieszy z tego, co się dzieje wokół niego, czy jednak troszeczkę pana martwi, ażeby za bardzo też nie, może nie odleciał? To znaczy trzeba się cieszyć z tego, że chłopak dostaje szansę, że się realizuje, że trenerzy są z niego zadowoleni, że wchodząc na boisku potrafi zrobić przysłowiową różnicę. A czy się martwię? No zawsze będą pewne zagrożenia i od wielu ludzi będzie zależało to, żeby chłopakowi pomóc, kiedy takie trudne momenty przyjdą, bo na razie mówimy, że Dawid gra bardzo dobrze, że wyróżnia się, że stwarza zagrożenie, ale też pewnie przyjdą momenty takie bardziej trudne dla niego i wówczas, tak jak powiedziałem, trzeba go wesprzeć i pomóc mu w tej karierze. Na pewno, tak jak wspominałem, ma duży potencjał i bardzo na niego liczymy. Mhm. Może też słówko o tych naszych rywalach w Patras, bo będzie to Grecja, Turcja, Norwegia, czyli raczej taki techniczny futbol. My z Turcją i z Norwegią już żeśmy grali, co prawda jakiś czas temu. I mogę powiedzieć, że Turcy w moim odczuciu mają jeden z najlepszych zespołów w Europie. Taka jest opinia. Mają gwiazdę tego zespołu, to jest Enes Unal, zawodnik Bursasporu, który już grał w U21, ale też wystąpił w pierwszej fazie eliminacji U17. Także nie wiem, czy spodziewać się tego, że on będzie grał przeciwko nam, czy nie. Myślę, że jest taka szansa. Reprezentacja Turcji gra taki ofensywny futbol, bardzo odważny, tworzy bardzo dużo sytuacji. Mankamentem tego zespołu jest gra obronna. To samo mogę powiedzieć o Grekach, których już bardzo mocno żeśmy analizowali. Mam praktycznie wszystkie spotkania z pierwszej fazy eliminacji. Mam informacje odnośnie meczu z Ukrainą, który wygrali 2-0 w lutym. I tutaj również ten zespół jest oparty o zawodnikach bardzo dobrze wyszkolonych technicznie i myślę, że jest to drużyna, która no, będzie się liczyła w tym turnieju. Odnośnie Norwegii, no, mieliśmy z nimi mecz, ale to w zeszłym roku i wygraliśmy go zdecydowanie 3-0, ale obserwuję ten zespół i robi on sukcesywnie cały czas postęp i myślę, że dobra organizacja gry tego zespołu, jest to zespół o silnych, o bardzo dobrych warunkach fizycznych, myślę, że to będzie dla nas równie trudny przeciwnik. W pierwszej fazie eliminacji między innymi grając z Hiszpanią przegrali co prawda 2-0, ale tak jak powiedziałem, jest to na pewno zespół bardzo dobrze zorganizowany, który powinien się prezentować przyzwoicie. Prezentowaliście się bardzo dobrze, czy to w Pucharze Syrenki, czy to właśnie w eliminacjach, wygrywaliście ze wszystkimi, a ostatnio przyszedł taki zimny prysznic, porażka z Serbią, dosyć dotkliwa. To tak właśnie ostudziło troszeczkę głowy? Myślę, że ten pierwszy mecz z Serbią, wiele czynników spowodowało to, żeśmy go przegrali tak wysoko. Jednym z nich było to, że większość zawodników do tej pory grała tylko na sztucznej nawierzchni, że pojechaliśmy do zespołu, który naprawdę stanowi sporą wartość. Ten zespół bardzo agresywnie zagrał od pierwszych minut i dla nas mecz fatalnie się ułożył, bo już w 45 sekundzie straciliśmy bramkę po rzucie rożnym, w trzeciej minucie było już 2-0 po błędzie z któregoś z obrońców i w 11 minucie karny na 3-0. Także no, fatalnie ułożony mecz, zakończyło się to 4-1, ale już w drugiej połowie były symptomy bardzo przyzwoitej gry. Żeśmy z zawodnikami porozmawiali po tym meczu, żeśmy sobie powiedzieli, jakie błędy były popełnione, bo przecież 5 miesięcy żeśmy się nie widzieli i wiadomo, że takiego zrozumienia nie było jak wcześniej w turnieju eliminacyjnym czy w turnieju Syrenki. Wyciągnęliśmy z tego odpowiednie wnioski i myślę, że w drugim spotkaniu do 65 minuty graliśmy bardzo dobry mecz, byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, prowadziliśmy do przerwy 2-0, wygraliśmy go 2-1, ale jest to dla nas takim dobrym prognostykiem przed turniejem eliminacyjnym. Tak jak pan powiedział, zimny prysznic z jednej strony na pewno, ale z drugiej strony musimy być pokorni, musimy tutaj z jednej strony wierzyć w swoje umiejętności, ale
ale z drugiej być bardzo skoncentrowani i czujni. Też tak się zastanawiam, czy pan nie patrzył z niepokojem na to, co się działo w przypadku Miłosza Kozaka, jego transferu do Legii Warszawa. Czy to jakoś nie zaburzy może atmosfery w drużynie? Jak pan to odbierał wtedy? Ja myślę, że atmosfery w drużynie na pewno nie zaburzy, bo staramy się rozmawiać z każdym zawodnikiem na bieżąco. Na bieżąco śledzę to, co się z piłkarzami dzieje. Na pewno nie jest to przyjemne dla nikogo, bo sytuacja była jaka była, ale myślę, że tutaj nie zostanie to w jakiś sposób negatywny przełożone na reprezentację. Ja mam bardzo dobry kontakt praktycznie z wszystkimi zawodnikami. Tworzą oni bardzo dobrą atmosferę i myślę, że ta atmosfera właśnie może przyczynić się do tego, że będziemy osiągać dobre rezultaty. Co według pana będzie kluczem do awansu? Tak jak powiedziałem, myślę, że tu nie ma jednego zdecydowanego faworyta i w dużej mierze będzie decydowała dyspozycja dnia. Nasz zespół należy do mocnych mentalnie. Są to chłopcy odważni, którzy na pewno nie przestraszą się żadnego z tych przeciwników. Myślę, że bardzo ważne będzie to zwyczajne ludzkie szczęście w tym turnieju, bo wierzę w to i wierzę w ten zespół, to już niejednokrotnie powtarzałem, że jesteśmy w stanie nawiązać wyrównaną walkę z każdym z tych przeciwników, a co się wydarzy, trudno przewidzieć.